najważniejsze pytanie. Od tego pytania zależy całe nasze życie, nasze szczęście albo nieszczęście, nasz los doczesny i wieczny. Pytanie brzmi: kim jestem? Teraz może ktoś podnieść głos i powiedzieć: nie, nie, księże, jest ważniejsze pytanie. Ważniejsze pytanie jest: kim jest dla mnie Jezus Chrystus? Rzeczywiście, co do ciężaru gatunkowego, najważniejszym pytaniem jest: kim jest dla mnie Jezus Chrystus? Ale jest pytanie o wiele bardziej pilne, o wiele bardziej fundamentalne, bo od tego pytania, kim jestem, zależy to, co będę dalej w życiu robił. Czy usłyszę to drugie pytanie, kim jest dla mnie Jezus Chrystus? Więc spróbujmy odpowiedzieć na to pytanie. Kim jestem ja? Ja, człowiek. Na początku zwróćmy uwagę, że są pewne przeszkody, coś, co nam przeszkadza w znalezieniu odpowiedzi na to pytanie. Jedna trudność wynika z tego, że jesteśmy kimś niezwykle skomplikowanym, że nasze bogactwo człowieczeństwa jest ogromne. Skomplikowanie komputera, skomplikowanie nowoczesnego samochodu to jest nic w porównaniu z tym, jak jestem skomplikowany ja, człowiek. Po drugie, są pewne mity, pewne błędne nurty w myśleniu współczesnych ludzi, które przesączają się też do naszego myślenia, które nam utrudniają zrozumienie samego siebie. Jeden z tych mitów, jeden z tych błędów w myśleniu to jest przekonanie, że istnieje w nas tylko to, co pozytywne, tylko to, co dobre. Więc nic już nie musimy ze sobą robić. Drugi mit, przekonanie, że istnieje w nas tylko to, co złe, że jesteśmy z góry przegrani na porażkę. Jeszcze inny mit, jeszcze inny błąd to przecenianie samych siebie, że myślimy, że jesteśmy tak wielcy, tak wspaniali, tak bezbłędni, że prawie anioł, prawie Bóg, pół anioł, pół Bóg. I wystarczy spontaniczna samorealizacja, kierowanie się subiektywnymi przekonaniami, emocjami i wszystko jakoś samo pójdzie. Ci, którzy kierowali się w życiu spontaniczną samorealizacją, dzisiaj są albo w więzieniu, albo na cmentarzu. Nikt z ludzi szlachetnych w sposób spontaniczny, bez wymagań, bez prawdy, bez nawrócenia, bez miłości i prawdy i wymagań, nikt się w sposób spontaniczny sam nie rozwinął, a mit trwa. I jeszcze jedna trudność, która nam bardzo przeszkadza w odpowiedzi na pytanie, kim jestem, mianowicie nasze postępowanie. Dlatego, że nasze myślenie zależy od naszego postępowania. Albo postępuję zgodnie z byle jakim myśleniem, albo myślę zgodnie z dobrym postępowaniem. Kiedy zaczynamy błądzić, to mamy dwie możliwości. Albo uczciwe myślenie pokaże nam błąd w postępowaniu i zmieniamy postępowanie. Do słusznego myślenia dopasowujemy słuszne postępowanie. Albo zmieniamy myślenie. Do złego postępowania dorabiamy złe, zakłamane myślenie. Co jest łatwiej zrobić? Oczywiście łatwiej jest zacząć się oszukiwać. I mając świadomość tych trudności, teraz spróbujemy odpowiedzieć na to, kim jestem. Po pierwsze, jestem kimś kochanym. Jestem człowiekiem, jestem kimś kochanym. To, że jestem, to znaczy, że ktoś mnie pokochał. Bóg mnie pokochał, bo mnie stworzył. Rodzice mnie pokochali, bo mnie urodzili. Mogliby mnie urodzić. Mogliby dokonać zabiegu, który nazywam aborcją i moglibyśmy nie przyjść na świat. Ale pokochali, przyjęli, przekazali życie. To, że jestem, to znaczy, że jestem kimś pokochanym. Po drugie, jestem podobny do Boga. W czym? W zdolności do miłości. Nie będę miał nigdy cech bożych, wszechmoc, wszechwiedza, ale tak jak Bóg kocha, tak ja mogę się od Niego uczyć miłości. Po trzecie, jestem kimś bezcennym. Czyli można mnie kochać, ale nie można mnie posiadać. Zwłaszcza dziewczynki, nastolatki muszą to wiedzieć. Najpóźniej na kursie przedmałżeńskim, chociaż wcześniej już powinny to wiedzieć, żeby każda dziewczyna, kobieta, która idzie do ślubu, wiedziała, że jest
bezcenna i że można ją kochać, ale nie można jej posiadać. I że mąż nie bierze ją za żonę, tylko przyjmuje jako dar i staje się dla niej sejfem. Po czwarte, nie mam granic w rozwoju. W cudzysłowie to mamy jedną przewagę nad Bogiem. Bóg już nie może się rozwijać, bo jest pełnią, a my możemy się codziennie nie w stanie rozwijać. Oczywiście to jest w cudzysłowie, bo nie mamy żadnej przewagi nad Bogiem, ale Bóg jest pełnią, nie potrzebuje się rozwijać, a my możemy codziennie się rozwijać. Do ostatniej sekundy przed śmiercią jesteśmy ludźmi, którzy mogą się nieustannie rozwijać. Po piąte, jestem kimś rozumnym. Mogę odkryć te cechy, które są we mnie. Po szóste, mam dar wolności. Jestem człowiekiem wolnym. Ale tutaj też grożą nam mity, błędy w myśleniu na temat wolności. Pierwszy mit to jest przekonanie, że nie istnieje obiektywna prawda, nie istnieją obiektywne wymagania moralne. Ktoś, kto tak mówi i myśli, jest podobny do człowieka, który nie uznaje obiektywnego prawa grawitacji. Wyskakuje z 10. piętra, jest subiektywnie przekonany, że grawitacji nie ma, spada w dół, łamie kości, ręce, nogi i przekonuje się, że grawitacja obiektywnie istnieje i działa. Tak samo jest z prawdą i prawem moralnym. Obiektywnie istnieje i działa. Nawet ktoś, jeżeli nie uznaje, ale postępując, ponosi skutki obiektywnej prawdy i prawa moralnego. Drugi mit, przekonanie, że wystarczy żyć w wolnym kraju, żeby być wolnym. Nieprawda. W wolnym kraju może żyć i żyje niestety mnóstwo ludzi zniewolonych najróżniejszymi sprawami. Najszybciej wymienić alkohol i narkotyk. Nie wystarczy żyć w wolnym kraju. I w kraju okupowanym znajdujemy też ludzi niesamowicie wolnych. Dzisiaj beatyfikowany kardynał Wyszyński podczas II wojny światowej służył partyzantom, wyprawiał ich, błogosławił, udzielał sakramentów, ukrywał się przed gestapo. Niesamowite rzeczy robił. Niesamowicie działał z ludźmi dla ludzi w okupowanym, zniewolonym kraju. Kardynał Wyszyński był niezwykle wolny. Trzeci mit to przekonanie, że wolność jest prawdą absolutną, że masz stać na szczycie wartości. Że prawda, miłość to tam gdzieś może później. No nie. Wolność bez prawdy i miłości prowadzi do ludobójstwa. Myślę, że Hitler czy Stalin mogli czuć to, że oni chcą być wolni. I że dla nich się nie liczy prawda, nie liczy się godność człowieka, nie liczy się miłość. Ale on w imię wolności czuł się wolny i to zabijał na potęgę. I ostatnie przekonanie, że być wolnym to znaczy być wolnym od zobowiązań. Też nieprawda. Ci, którzy chcą być wolni od zobowiązań, tak naprawdę przez swoją niewolę wewnętrzną nie są zdolni do zobowiązań. I tutaj się okazuje, kto jest tak naprawdę wolny. Im większe zobowiązania mam podjąć, tym bardziej muszę być człowiekiem wolnym, tym większa musi być moja wolność wewnętrzna. Ktoś, kto chce być wolny od wszystkiego, najczęściej kończy bez relacji, bez niczego, w zniewoleniach gdzieś tam pogubiony. I widzimy, że taki ktoś jak kardynał Wyszyński, Jan Paweł II, oni byli ludźmi w najwyższym stopniu wolnymi i dzięki temu Bóg mógł im przekazać największą odpowiedzialność za Kościół w Polsce w trudnych czasach, za Kościół na całym świecie. Osiągali szczyty wolności, dlatego byli zdolni do szczytów zobowiązań. I te wszystkie cechy, które do tej pory wymieniliśmy, jestem kimś kochanym, kimś podobnym do Boga, zdolnym do miłości, kimś bezcennym, kimś, kto nie ma granic w rozwoju, kimś rozumnym i kimś wolnym, te wszystkie cechy pochodzą od Boga. Ale kolejna cecha nie pochodzi od Boga. Jestem kimś zranionym. To już pochodzi od grzechu człowieka, od zerwanej więzi z Bogiem. Jestem kimś zranionym i jeżeli sobie tego nie będę uświadamiał, to mogę w życiu bardzo się pogubić. A w związku z tym, że jestem kimś zranionym, kimś, kto miesza dobro ze złem, kimś, kto chce się rozwijać, ale się krzywdzi, w związku z tym odczytuję potrzebę powołania do świętości. Do świętości, czyli żeby to, co zranienie grzechu we mnie niszczy,
droga do świętości, żeby to uzdrowiła i odbudowała. I dopiero teraz, wiedząc, kim jesteśmy, możemy zadać pytanie, kim jest dla mnie Jezus Chrystus? Kiedy wiem, kim ja jestem, jaka jest moja godność, jakie są moje zagrożenia, uświadamiam sobie, kim jest dla mnie Jezus i uświadamiam sobie, że ja Go potrzebuję. Że potrzebuję Jezusa, dzięki któremu odkrywam moją wielką godność, potrzebuję Jezusa, który uzdrowi moje zranienie, uwolni mnie od grzechu i potrzebuję Jezusa, który mnie poprowadzi do świętości, do pełni życia, do tego, żeby moje człowieczeństwo było piękne i pełne na wzór Jezusa. Kim jest dla mnie Jezus Chrystus? I uświadamiamy sobie, że uczeń nie jest większy nad mistrza. Dzisiejsze pierwsze czytanie pokazuje nam, że kiedy idziemy z Jezusem, generalnie żyć z Jezusem to jest radość, ale na skutek tego, że żyjemy w świecie zepsutym przez grzech, są takie etapy w naszym życiu, które są drogą krzyżową. Są takie etapy w naszym życiu, kiedy doświadczamy cierpienia. I dzisiaj czytaliśmy o cierpiącym słudze Jahwe, Jezus, który doświadcza cierpienia. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. Odnośnie do obelg i oczerniania, za chwileczkę do tego wrócimy, ale teraz chciałbym zwrócić uwagę na to, że los kardynała Wyszyńskiego był bardzo mocno zbieżny z losem naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jezus został w Getsemani aresztowany. Co się tam dalej wydarzało, to pamiętamy. A teraz chciałbym przeczytać fragment zapisków więziennych kardynała Wyszyńskiego, kiedy on opisuje swoje aresztowanie. Kiedy komuniści w nocy przyszli, napierali na bramę, później ten kardynał Wyszyński te bramy otworzył, oni byli pełni pretensji, dlaczego go nie wpuścili go od razu, tych komunistów. I co się okazuje, że kardynał Wyszyński pisze tak. Wyszedłem na dziedziniec, aby odszukać pana Cabanka, gdyż nikogo z księży przy mnie nie było, ale nasz baca rzucił się na jednego z panów, który szedł za mną i skaleczył go. Wobec tego wróciłem do przedsionka, by zaopatrzyć jego ranę. Chcieli pojmać, przypomina nam to coś, chcieli pojmać Jezusa, Piotr wziął miecz i uciął ucho jednemu z tych żołnierzy. Tutaj chcą aresztować kardynała Wyszyńskiego. Baca to jest co prawda pies, nie człowiek, ale zaatakował tego komunistę. I Pan Jezus dotknął ucho tego żołnierza, uzdrowił to ucho, a kardynał Wyszyński wrócił się i zaopatrzył ranę tego komunisty, który przyszedł zaaresztować kardynała Wyszyńskiego. Kolejna sprawa. Kiedy już chcą go zabrać, kiedy chcą go zmusić, żeby się spakował, kardynał Wyszyński pokazuje niesamowitą godność, świadomość tego, kim jest, że jest wolnym, że nie da się zniewolić, że ma czyste sumienie, że jest kimś zjednoczonym z Jezusem i komuniści chcą go zmusić, żeby ten się pakował. Nawet siostra zakonna nalega, niech ksiądz kardynał się pakuje. A co kardynał Wyszyński odpowiada? Siostro, nic nie zabieram. Ubogi przyszedłem do tego domu i ubogi stąd wyjdę. Sama siostra składała śluby ubóstwa i wie, co to oznacza. Widzimy kardynała Wyszyńskiego, który dzieli los Jezusa, ale w tym jest niezwykle mocny, niezwykle wolny i to daje mu właśnie zjednoczenie z Bogiem. I ostatnia sprawa, o której wspominałem, mianowicie obelgi. Pan Jezus tego doświadczył. Jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. Ważne, żebyśmy my nie byli źródłem obelg, żebyśmy nie oczerniali drugiego człowieka, ale może się zdarzyć, że my podzielimy albo los Jezusa i ktoś będzie o nas mówił obelgi ze względu na naszą relację z Jezusem, ale może się zdarzyć, że będzie mówił obelgi na podstawie naszych złych czynów. Jeżeli nasze złe czyny są
są podstawą do obelg, mamy się nawrócić. Ale jeżeli mamy czyste sumienie, a ktoś i tak opowiada o nas obelgi, to mamy się zjednoczyć z Jezusem i tym bardziej też dążyć do nawrócenia, żebyśmy mieli czyste sumienie i wtedy zjednoczeni z Jezusem jesteśmy mocni i wstydu nie zaznamy, bo Pan Bóg jest przy mnie i mnie wspomaga. Amen.